Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Wielu z Was pytało mnie o ten model kieszeni, czy będzie w testach. Generalnie nie przepadam za świecidełkami, za diodami RGB. Ogólnie wolę bardziej stonowaną stylistykę, ale specjalnie dla Was ten model zamówiłem i dzisiaj do mnie dotarł. A więc nie przedłużając, przejdźmy do materiału. Dzisiaj model M2 R2 G2. Zaczynając od opakowania, jest klasyczne, słuchajcie, takie, do jakiego producent nas przyzwyczaił. Producent, jakim jest Orico oczywiście, czyli znany chiński producent wysokiej jakości elektroniki za rozsądną cenę. Model ciekawy o tyle, że jest 10-gigabitowy, mamy tutaj taką informację. Oczywiście aluminiowa obudowa, złącze Type-C, ale niech Was to nie zmyli, bo w środku zapewne jest przejściówka na Type-A, również jeżeli ktoś ma 10-gigabitowe, bądź też 5-gigabitowe porty USB. Mamy też RGB, to co najbardziej odróżnia ten model od reszty z portfolio producenta. Kolory mamy 3, różowy, srebrny i szary. Ja chyba zamówiłem szary, gdzieś tu powinna być informacja o kolorze. Aluminiowa oczywiście obudowa, wspiera klucze M, B and M, czyli w zasadzie wszystkie dostępne. Długości oczywiście również 22, 30, 42, 60 i 80. Wsparcie dla Windowsa, macOS-a, Linuxa, Androida. 10 gigabitów na sekundę oczywiście przy odpowiednich, słuchajcie, portach, bo jeżeli macie tylko 5-gigabitowe porty, to uzyskacie chwilowo przynajmniej, dopóki nie zmienicie sprzętu, połowę prędkości, czyli około 5 gigabitów na sekundę. Myślę, że to jest i tak dobra wartość. Wymiary urządzenia. Jeszcze raz podanie nazwy kodowej. Kraj produkcji oczywiście Chiny. Tutaj nie mogło być inaczej. No i nie pozostaje mi nic innego. Słuchajcie jak... A nie, przepraszam, jeszcze z boku mamy informację. 10 gigabitów Type-C UASP i aluminiowa obudowa. Tyle jeżeli chodzi o samą obudowę, ona jest zafoliowana, więc ja muszę ją rozpakować. Zobaczymy co mamy, co otrzymujemy w środku. A w środku, słuchajcie, sama kieszeń. Błyszczy się, nie wiem czy zamówiłem srebrną czy szarą. To w zasadzie nie ma znaczenia, ale jest trochę większa. Aluminium, tak, aluminium. Tutaj mamy te diody RGB, one nie powinny bardzo świecić po oczach. Mamy 10 gigabitów podana jaka prędkość maksymalną. Z drugiej strony mamy opis urządzenia M2 NVMe, M2 NVMe SSD Enclosure, model M2 R2 G2, normy europejskie spełnione. I tutaj mamy, słuchajcie, śrubkę. Tak, tutaj nie jest beznarzędziowy montaż. Co ciekawe, tutaj mamy wyżłobienia na diody LED, tu i tu, ale żeberka są na całej długości, natomiast na stronie górnej mamy tylko szczotkowane aluminium i logo Orico. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o samą kieszeń, a co dostajemy jeszcze w zestawie? W zestawie otrzymujemy mój ulubiony kabelek USB A do C. Z zatyczkami, za długi to on nie jest, 30 cm na oko, 25-30 cm. Mamy tutaj oczywiście z jednej strony typ C, a z drugiej mamy typ A i typ C. O, w ten sposób. Orico coraz częściej stosuje te kable i bardzo fajnie, bo są super. Natomiast pisze trochę mylnie USB-C na obudowie, ale wspiera też starszy standard. No i tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, mamy radiatorek, mamy termopadzik, dosyć gruby, mamy dwie zatyczki i mamy śrubokręcik, bardzo ładny swoją drogą. 3 razy 30 mm. No nic, nie pozostanie mi nic innego jak rozkręcić ten sprzęt.
Tak, odłożymy tutaj, żeby nie zgubić. I wysuwamy całość. To się nie wysuwa, dla tych, którzy będą pytali. Czyli wysuwa się tylko tutaj. No dobrze, a my tutaj mamy, tak, tu jest, jest chyba tak montowane, słuchajcie, a nie, przepraszam, tak, tak montowana zatyczka i tutaj płyta główna, a tutaj prawdopodobnie są gdzieś te LEDy. Dobrze, spróbujemy teraz wskazać, jaki kontroler w środku. Oczywiście nie mogło być nic innego jak Realtek RTL9210. Konstrukcja flagowa, nie powinno być żadnych problemów z wydajnością. Wracając do konstrukcji, ona jest plastikowa, ale to chyba dlatego, że w środku mamy diody LED. Przykręcone tutaj, słuchajcie, do ten plastik do płyty. Do płytki. Mamy port USB i kontroler Realteka. Oczywiście możemy dopasować 2280, 2260, 2242, 2230 w zależności od tego, jaki SSD, jakiego SSD użyjemy. Tutaj mamy jakąś gumeczkę jeszcze. No nic, słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego, jak zamontować SSD i dla Was przeprowadzić testy. Do testów, tak jak prawie zawsze, użyjemy SSD SK Hynix o pojemności 512 GB. Standard PCI Express Gen generacji 3 razy 4, czyli około 3500 zapis odczyt maksymalny. Posiada pamięć podręczną DRAM, która jest istotna w przypadku kieszeni zewnętrznych. Dodatkowo, aby nie było mu zbyt łatwo, zapełniony jest ponad 90% pojemności, bo przy tych wartościach wiele SSD po prostu traci na wydajności znacznie. I aby nie miało to wpływu na wydajność kieszeni, wykorzystujemy SSD, który posiada pamięć DRAM. Tak prezentuje się oświetlenie RGB podczas pracy. No w tej chwili wydaje się Wam może, że migają te diody, na żywo tego nie widać. One zmieniają kolory, ale chyba nie można ich w żaden sposób zmieniać, więc tutaj mamy jednocześnie po prostu zmieniające się kolory przechodzące z jednego w drugi i tak na przemian spokojnie to wygląda. Tak jak powiedziałem, może na wideo będzie widać, że to miga, ale w rzeczywistości nie ma takich problemów. Przed chwilą widzieliście na ekranach wyniki testów. No tutaj zaskoczenia być nie mogło. Ta kieszeń jest oparta o dobrze znany kontroler Realtek RTL9210, który gwarantuje wysokie parametry odczytu i zapisu, więc jeżeli chodzi o prędkości, takich właśnie się spodziewałem, jakie zostały tutaj osiągnięte. Jeżeli chodzi o to, co jest wyjątkowego w tej kieszeni, czyli to oświetlenie RGB, tak jak powiedziałem, ja fanem tego typu rozwiązań nie jestem, ale jeżeli ma się komputer stacjonarny albo laptopa, który jest wyposażony w tego typu oświetlenie,
to warto oczywiście rozważyć zakup produktu marki Orico, aby pasował do reszty wyposażenia czy laptopa, czy też komputera stacjonarnego. Jeżeli macie dużo diod oświetlenia, to myślę, że jest to opcja godna rozważenia. I oczywiście jestem ciekawy Waszych opinii. Proszę, abyście tutaj na dole gdzieś napisali, co myślicie o tego typu rozwiązaniach, czy szukacie takich świecących obudów, czy też nie. I jakie macie z nimi doświadczenia, jakie marki wybieracie. Jeżeli oczywiście materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film. A ja zapraszam również Was na obejrzenie innych kieszeni, które zaraz Wam tutaj podstawię. Hej, hej, do kolejnego wideo.